Lodowiec Nyrdalsjökull jest czwartym co do wielkości lodowcem na Islandii, a jego powierzchnia wynosi 600 km kwadratowych. Swą zamarzniętą powłoką przykrywa czynny wulkan Katla, którego kaldera ma rozmiary 10 na 14 km. Od czasów pierwszych osadników miało miejsce 16 erupcji tego wulkanu, ostatnia w 1918 roku. Wybuchy wulkanu Katla zawsze powodowały duże zniszczenia, dlatego też jest on jednym z najbardziej znanych wulkanów na Islandii. Niedaleko miasteczka Vik znajduje się Czarna Plaża, zaliczana do 10 najpiękniejszych plaż świata. Przy samej plaży i w okolicy można znaleźć dużo bazaltowych kolumn, jak również skał samotnie stojących w morzu. Znajdują się tu także monumentalne klify, będące ostoją dla gniazdujących na nich maskonurów. Kiedy gorąca lawa po erupcji wulkanu Katla spływała do oceanu, różnica temperatur sprawiła, że popękała ona na miliardy maleńkich kawałków, tworząc w efekcie bazaltowy żwir. Pogoda nam dopisała, chociaż okolice są jednymi z najbardziej deszczowych na Islandii. Spada tu średnio 3 razy więcej deszczu niż w oddalonym o 180 km Reykjaviku. Miasteczko Vik liczy około 300 mieszkańców. Widać stąd grupę skał, o których mówi się, że przedstawiają trola ciągnącego trójmasztowy żaglowiec.